Błękitny pies to wyjątkowy w swojej formie i treści spektakl Teatru Polskiego, który swoją premierę będzie mieć 25 września. Spektakl powstał na podstawie książki Opowieści o błękitnym psie, czyli Rzeczach trudnych dla dzieci, autorstwa Beaty Majchrzak. Spektakl Błękitny pies to spektakl mówiący o czwórce dzieci, ale ogólnie o czwórce, bo tak naprawdę przede wszystkim mówiący o problemach, które dzieci mogą dotykać. Nie są to jednak problemy dnia codziennego, a rzeczy, które mają poważny wpływ na życie młodych bohaterów, takie jak poruszanie się na wózku inwalidzkim, śmiertelna choroba czy autyzm. W spektaklu Błękitny pies, właśnie Błękitny pies, pojawia się w ich życiu. Nie wiemy, czy w ich wyobraźni, czy po prostu jako dziecko możemy domyślać się, że rzeczywiście takie ktoś, takie coś istnieje, możemy sobie go nazwać aniołem, to zależy w co kto wierzy, może być związany z wiarą, z nadzieją. W każdym razie jest taką postacią, która potrafi tym dzieciom wskazać drogę. Wszystkie problemy dzieci rozwiązują na alegorycznej łące dzięki pomocy magicznego przyjaciela, tytułowego Błękitnego psa. Wszystkiemu towarzyszyć będzie bogata oprawa muzyczna i wizualna. Połączenie świata gorzkiej rzeczywistości ze światem baśni to duże wyzwanie także dla aktorów. Dla mnie największym takim wyzwaniem aktorskim, co zresztą pięknie poprowadziła nas pani reżyser i pilnowała bardzo jakby tego, że najtrudniejsze dla dorosłych ludzi, aktorów jest zagrać dzieci tak naprawdę, ale nie zrobić tego w jakiś przerysowany, infantylny sposób. Tematyka spektaklu jest na tyle uniwersalna, że niesie ze sobą ważne przesłanie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Przy okazji spektaklu wszyscy zainteresowani będą mogli wesprzeć działanie Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Przy okazji spektaklu będzie można było wesprzeć dzieci podopiecznych Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci poprzez udział w aukcji charytatywnej, która odbywa się na platformie Allegro. Są tam do wylicytowania różnego rodzaju ciekawe przedmioty, książki, obrazy, a nawet pobyt tygodniowy w hotelu w Kudowie Zdrój. I cały dochód z tych licytacji zostanie przeznaczony na wsparcie dzieci terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chorych pod opieką Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Premiera spektaklu Błękitny pies w reżyserii Agaty Skowrońskiej w piątek 25 września o godzinie 18 w Teatrze Polskim. Echo 24, Agata Sibilak.